państwo słowackie nie wydało żadne węgierskie nowiny. To wszystko, co wyszły nowiny węgierskie na Słowacji, to było wydawane przez Janusza Esterházyego. On był głównym wydawcą, był też właścicielem tych nowin, więc też finansowo umożnił wydanie tej gazety Magyar Hírlap, gdzie zostali opublikowane też katyńskie wiadomości. Jeśli chodzi o informacje o zbrodni katyńskiej, napisały o tym węgierskojęzyczne, finansowane przez Esterházyego dzienniki. Nie przebiła się ta informacja do opinii publicznej, co może wydawać się dziwne, bo Niemcom wydawało się zależeć na rozpowszechnieniu tej informacji. No niemniej jednak z jakichś powodów dzienniki te zostały skonfiskowane. Janusz Esterházy jest jednym z pierwszych, który mówi prawdę o Katyniu. Mówi to na tyle dobitnie, że ten głos dociera do Moskwy. Według tego, co napisała Maria Mycielska, z relacji Janusza Esterházyego korzystając, to pierwszą przyczyną oskarżenia było udział w faszystowskim reżimie słowackim. Jako parlamentarzysta oczywiście był to niezbity dowód tutaj, nie mógł Janusz Esterházy w żaden sposób powiedzieć, że nie uczestniczył w pracach tego reżimu. Drugi to był właśnie zarzut o świadomym szkalowaniu Związku Radzieckiego. Trzeci to była współpraca z Anglią i Francją, która u samego Janusza Esterházyego wzbudzała zdziwienie, natomiast oczywiście przyznał się pod wpływem represji fizycznych, które dość emocjonalnie już opisała jego siostra, jakim torturom i jakim szykanom był poddawany w trakcie śledztwa na Łubiance, gdzie praktycznie przyznał się po kilku tygodniach nieustannego bicia, nękania, pozbawienia snu, przesłuchiwania przy zapalonej żarówce po wyjściu z ciemnicy.